Nie wiem jak wam, ale mnie często, wiecie, trudno jest nie zdenerwować się, kiedy ktoś tak nagle, jak to mówią, wniezapna o coś poprosi. Coś tam człowiek przygotowuje, coś robi, coś i nagle przychodzi, a tak, słuchaj, pomóż mnie coś tam zrobić. Jeszcze jak mała rzecz, to jeszcze pół biedy, ale jak coś takiego, że trzeba rzeczywiście czasu dać, trzeba przysiąść, to wtedy człowiek taki jest trochę naburmuszony na innego. I ta nasza codzienność jest utkana z takich sytuacji, których do końca nie możemy przewidzieć. Nasza codzienność nie jest nigdy tak zaplanowana, jakbyśmy chcieli. Nie jest takim jak Google Maps, wiecie, z punktu A do punktu B. Jest tak naprawdę takim błądzeniem od jednego spotkania do drugiego, od jednej zmiany planu do innej. I dzisiejsza Ewangelia, którą Matki Bożej Zielnej słyszymy, to jest właśnie taki zmiana planu Maryi, można tak powiedzieć. Dlatego, że Maryja, trzeba by się cofnąć kilka wersetów wcześniej, kiedy spotyka anioła i pyta, czy zechcesz być Matką Boga? On odpowiada tak. Między słowami anioł mówi, przecież Elżbieta, ta, która w swojej starości poczęła syna, jest już brzemienna, nie? Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Anioł jej nie mówi, słuchaj, idź do Elżbiety. Anioł tylko tak powiedział, że to jest dla ciebie przykład. I Maryja zmienia plany, bo natychmiast, mówi Ewangelia, natychmiast wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. To są góry, wiecie, to nie są żarty. To jest długa droga, około 3 dni. I ona idzie z pośpiechem. Dlaczego? Dlatego, że rozpoznała wolę Bożą i nie chce po zwiastowaniu usiąść na jakimś takim, wiecie, wygodnym krześle i wszystkim powiedzieć, słuchajcie, jestem Matką Boga. Szacunek dla mnie, proszę posługiwać mnie teraz, bo tak naprawdę jestem teraz najważniejszą osobą na ziemi. Ona rozumie, że Bóg przychodzi, aby ona mogła służyć. Ona rozumie, że tego, którego przyjęła do swego łona, przyjęła w swojej wierze, jest sługą. Jestem sługą z Księgi Izajasza, tym cierpiącym sługą i tym sługą, który jednocześnie przynosi radość. I to może taki pierwszy, wiecie, rys charakterystyczny tego święta. To święto naszej pracy. To święto tego pokornego znoszenia trudów, aby ta ziemia wydała plon. Aby kwiaty ładnie rosły w ogrodzie. Aby zioła były na pożytek nasz. Aby karmić zwierzęta. Praca jest po to, aby uświęcić, jak mówił Cyprian Karmin Norwid, aby się zmartwychwstało, abyśmy dali chwałę Bogu. I to chyba przede wszystkim oznaczają te kwiaty, zioła, które przynieśliśmy. To ma być na chwałę Boga. Nie tylko dla piękna, nie tylko byśmy się dobrze czuli, ale aby nasza praca, aby nasz wysiłek był na chwałę Bogu. I Maryja rzeczywiście podejmuje taki wysiłek. Ona pracuje, ona idzie, ona chce pomóc. I jest drugi moment taki w tej Ewangelii, tej bardzo piękny, dlatego, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I co się wydarza później, to to, że Duch Święty daje jej poznanie. Poznanie, kim jest Maryja, co się stało, że ona odpowiedziała na słowo Boga. Że ona jest Matką Boga. I nawet czuje się niegodna. Czuje się niegodna. Mówi, a skądże mi to, że ty do mnie przychodzisz? Wiecie, to jest piękny też rys charakterystyczny tego święta dzisiejszego, że kiedy przychodzi do nas Maryja, to Duch Święty napełnia nas. Ona jest tą, która
przynosi ze sobą Boga. Ona nie jest pierwsza. Ona przynosi Boga. I Elżbieta, jakby zanim się spotkała z Maryją, jakby po pierwsze spotkała się z Duchem Świętym, spotkała się z Bogiem. Owocem tego spotkania z Bogiem jest radość. Radość Jana Chrzciciela, który w jej łonie poruszył się z radości. I to, że ona potrafi to wypowiedzieć, potrafi tą radość przekazać. I to jest chyba takie, wiecie, wielkie antidotum na zdenerwowanie, na irytację, na zmianę planów, bo wtedy, kiedy chcemy służyć, wtedy, kiedy chcemy odnaleźć Boga w drugim człowieku, w naszej pracy, w tym, co robimy, to pojawia się radość. Pojawia się radość, która sprawia, że rodzi się jedność pomiędzy nami. Rodzi się jedność pomiędzy Elżbietą i Maryją. Rodzi się wspólnota. Odradza się rodzina. Ta, której już dawno nie widziała i której tak ma wiele do powiedzenia, ona nawiązuje z nią nową więź w Bogu. I to na pewno jest taki dla nas dar, że wiele naszych prac, które robimy, są wykonywane w rodzinie, robimy je wspólnie. I Matki Bożej Zielnej, ta uroczystość pokazuje nam, że ta jedność naszej rodziny ma się dokonać przede wszystkim w Bogu. Ma się dokonać przede wszystkim w Duchu Świętym. I to zrodzi radość. To, kiedy stawiamy na Boga, kiedy stawiamy na Ducha Świętego, to On porządkuje nasze irytacje, nasze niesnaski, nasze drobne przewinienia, nasze nieodpuszczenie drugiemu, nasz gniew utaja tak naprawdę. Dlatego, że rozumiemy, że radość jest gdzieś indziej. Radość jest wtedy, kiedy przekazujemy Ducha Świętego, kiedy On przychodzi. I ta radość jest, wiecie, taka bardzo komunikatywna, dlatego że wtedy Maryja wyśpiewuje tą pieśń, którą my tutaj w klasztorze każdego wieczoru również śpiewamy. Wielbi dusza moja Pana. Ta pieśń, którą Kościół przyjął jako taki hymn uwielbienia za cały dzień. To jest pieśń nieszporów i każdego dnia, którzy modlą się godziną czytań, śpiewają tą pieśń, aby dziękować Bogu za dzień. To święto i ta Ewangelia pokazuje nam, że spotykamy Boga w pracy, spotykamy Boga, kiedy spotykamy siebie nawzajem. Ale to święto i ta Ewangelia pokazuje nam też taki ostatni, moim zdaniem, aspekt, to, że spotykamy Boga również w naturze. I nie tylko w kwiatach, ziołach, w pięknie gór, które Maryja widziała, ale również w naturze jako owoc naszego życia, w naturze jako owoc płodności. To spotkanie Maryi, która nosi w sobie Chrystusa, i Elżbiety, która nosi w sobie Jana Chrzciciela, jest takim świętem płodności, jest takim świętem miłości, świętem tych, których one jeszcze nie widzą, ale które już bardzo kochają. I dlatego to dzisiejsze święto jest takim też dziękczynieniem za to, że żyjemy, że nasze mamy dały nam życie, że nasi rodzice dali nam życie, że my możemy dać życie, że Maryja jest tą, która jest naszą matką. I nie tylko matką, tą, która prowadzi nas do nieba, ale tą, która daje nam wiarę, która rodzi nas do wiary, do łączności z Chrystusem. Praca, spotkanie między nami i płodność. To są dary, które w jakiś sposób Maryja w swoim życiu oświeca i pokazuje nam, że to nas prowadzi do Chrystusa. I z tego rodzi się radość.